Witam serdecznie, to są ostatnie moje podrygi Bruce'em. Mały teścik sprawności na piuglistów. Tutaj bardzo ładne połki, jeśli chodzi o Mace'u i Alicie. Tutaj ładny tak. Niestety nie wyciągnięty na ziemię. Skakuje Brian. Tutaj oczywiście brałem jakiś B1, znowu B1. Drobny setup. Czekałem, aż coś zrobi, nie udało się. Ładne tutaj połki, ładny panisz. Wybija mnie w powietrze do ściany. Podbitka, kolejne UF3, UF4. Ładnie tutaj mnie pilnuje na ziemi. No i tutaj liczyłem właśnie, że wejdzie na to, ponieważ bardzo dużo osób liczy, że nie będzie tego trzeciego ciosu. No i wchodzi Bruce, B2 na kontrze, nie wchodzi niestety D3-4, ale tutaj oczywiście już mi się udało i wyciągnąłem grę praktycznie już przegraną. Także tutaj mi się udało. No i tutaj rozpoczęcie od backdashy u mnie i u niego. Drobny setup tak naprawdę. Ładna ściana tutaj. No i prawie setka, byłaby setka obrażeń, tylko chciałem właśnie sidestepować taga salta. Ładny counter. Hop kick zawsze spoko. Chciałem tutaj doprowadzić do ściany, nie udało się, ale mam go bardzo blisko. Drobne połki, jestem w przewadze, nie muszę atakować, czekam na jakiś jego błąd. No tutaj ładnie połkuje, ładne tutaj połki od low. Od poziomu low, tutaj prawie ściana. Counter, tutaj mógł tagować, ale się nie udało. Niepotrzebnie tutaj F2, F2, 1, 4. Mógł to lepiej, że tak powiem, pokarać. I tutaj chwyt na dwie ręce. Całkiem nieźle, nie spodziewałem się tego. Trzecia runda. Zaczynałem od D4, żeby jakoś zatrzymać jakiś szybki punch. Szybka czwórka obróca jest bardzo dobra. Warto tego nadużywać wręcz. Na counter punchu po prostu można spokojnie zacząć jugla. No i tutaj chciałem wyskoczyć, ale złapał mnie na tagu. No i mogłem dokończyć jakiś sposób JC, ale się nie dało. B1 wchodzi. Ładny tutaj DF1, 1, 1, 2. Myślałem, że będzie kucał. Nie udało się. To raczej nie może, to jest raczej safety, zatem mogłem co najwyżej sidestepować. Tutaj chciałem sidestepować, ale drugi cios mnie ogarnął. To był tutaj oczywiście snake edge na takie wejście mojego przeciwnika. Niestety się nie udało, ale tutaj wiedziałem, że będzie chciał kucać. Jest ściana, 69 obrażeń i już KO. Zaczyna tutaj DF4, ale nie trafiony. Mocny połk. Tutaj liczyłem na counter punch, counter hit, ale oczywiście kucnął, bardzo dobra decyzja, ale wybity na CD2 Bruce'a. 90 obrażeń na ścianie, nie tak źle. Bruce ma mało życia, wchodzi Brian ładnie tutaj, że tak powiem, wypołkowany. No i orbital wszedł. To był panisz, coś próbował robić. Tutaj chciałem oczywiście dociągnąć do ściany Bruce'em, ale się nie udało. Jakieś tam backdashe. Myślałem, że w końcu wejdzie na tego DF1, ale się nie udało. Tutaj liczyłem na jakiś counter punch, ale oczywiście wszedł snake edge. To jest koniec tego meczu dość dobry.